Wylądowaliśmy w Gorgul. Coś takiego? Gorgul. Tak, idziemy zobaczyć do jaskini, bo tu ponoć jest przy drodze jakaś jaskinia. Robi się chłodno. Także musimy zobaczyć co i jak. Jest kasa. O, przyzwoite ceny są. I będziemy wchodzić. Wchodzimy do wnętrza jaskini. Najciekawsze jest to, że tu nie ma przewodników. Jesteśmy sami. Wpuścili nas bez problemu. Piękne nacieki. Ładna jaskinia. Ładne nacieki. Ładnie, spodoba mi się. Ta skała wygląda jak Jabba z Gwiezdnych Wojen. Wow! Ekstra! Wiesz co, żono? Bardzo mi się podoba, jak kręcimy się na zmianę. Nie topesz. No powiem ci, że jestem pod wielkim wrażeniem. Nie spodziewałem się tego. Wow. Obiekt turystyczny, ale zobacz jaki. Świetnie to wygląda. A wiesz co jest najciekawsze w tym wszystkim? Ta jaskinia kompletnie nie jest zniszczona. W ogóle szczelina jaka tam jest, taka wielka. Ale wiecie co? Ja nie wiem, czy to jest w ogóle ważne,
ja słyszę wodę. Gdzieś do jakiejś rzeki idziemy. Albo jakaś rzeka, albo wodospad. Powiem wam, jestem niesamowicie zadowolony z tego miejsca. Nie mamy latarki, żeby tam poświecić, ale tam jest podwodny wodospad, bo tu wypływa rzeka z tego i ona tu płynie. To ta rzeka wydrążyła tą jaskinię. Zobaczcie na tego wielkiego. Jest potężny, ale piękny. I ta woda, która tu płynie, czyli rzeka. Mamy mały stan wody, więc nie ma jej aż tak dużo tutaj. Góry. Niesamowite jest. Fantastyczna. Ładnie zadbana, pięknie oświetlona, wielka, nie ma porównania do jaskiń, które widzieliśmy wcześniej, turystycznych oczywiście. Olbrzymia, olbrzymia, wielka, czegoś takiego, szczerze mówiąc, dużego jeszcze nie widziałem. No, w Maroku, tylko tak, w górach Atlasu. Co jest? Czy ci się coś nie podoba? No uważam, uważam. Bez tłumów, bez ludzi. Wszyscy wyszli. Bajka. Chyba tylko my do końca dojdziemy.